Zaczęło się to wszystko w 2016 roku. Od po prostu sytuacji, gdzie syn zaczął narzekać na ból w kolanie, tak, w prawej nodze, który z początku żeśmy może nie do końca sobie zdawali sprawę, zbagatelizowali, tak, bo był to okres przedwakacyjny, czy końcówka szkoły, także myśmy może, wydawało mi się z początku też może, że po prostu syn w jakiś tam sposób, może nie to, że chce oszukać, ale po prostu, że masz dosyć szkoły i też mu się tak za bardzo nie chce chodzić, bo już oceny były praktycznie wystawione, tak, także tak to wyglądało, no, ale ból się co jakiś tam czas nasilał i po prostu zdecydowaliśmy pójść do lekarza, tak, gdzie przyjęto nas na, znaczy syn pojechał w sumie na wycieczkę, tak, szkolną, po której wrócił po prostu już prawie, że na rękach, tak, bo taki ból go złapał. Pojechaliśmy do szpitala na Unię Lubelską, gdzie zrobiono mu początkowo prześwietlenie. Wyszło, że tam jakaś zmiana, ale lekarz, który po prostu opisywał zdjęcie, nas tam z początku uspokajał, tak, że nie ma się na razie co tam martwić na zapas, że to wygląda w sumie nie na coś poważnego, tak. No ale niestety diagnoza była po czasie i na syn przeleżał około 1,5 miesiąca na ortopedii, na oddziale tutaj na Unii Lubelskiej, gdzie tam po serii badań po prostu stwierdzono, że jest to nowotwór złośliwy kości osteosarkoma. Bartek, jaka była twoja pierwsza reakcja po usłyszeniu diagnozy? Spodziewałem się tego, bo jakby w tym samym dniu, w którym jakby byłaś diagnoza, pielęgniarki jakby robiły wokół mnie szum taki, że pytały się mnie zawsze, gdzie są rodzice tak co godzinę. To jest, wiedziałem, że po prostu mam raka, to nie jest jakaś drobna zmiana. Spodziewałem się tego. Zareagowałem, wydaje mi się, że dobrze jakoś. No, byłem na to przygotowany, tak. Wydawało się, że wszystko już jest w porządku, a to nagle nawet. Tak, wydawało się, że jest wszystko w porządku. Niestety okazało się, że jednak nie. Po kontrolnych badaniach, po tomografii, tak, okazało się, że Bartek ma zmianę na płucu i niestety nawet chorobę. Powiedz mi, jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie wydaje mi się, że byłoby przepłynięcie kilometra morza bez jakby zmęczenia się, zatrzymania się czy zwątpienia, że mi się nie uda. Czyli takie sportowe marzenie? No, takie jakby dokonanie, bym powiedział, tak. Co jest twoją motywacją? Moją motywacją do walki. Wydaje mi się, że moją motywacją do walki jest po prostu życie dalej, przeżywanie kolejnych lat mojego życia. Może krótkiego, ale jednak życia.